Ratownicy odnaleźli w kopalni Pniówek ciała 5 górników. Ich transport na powierzchnię będzie trwał około doby. Podjęto także próbę wejścia do ściany, w której znajduje się pozostałych 2 zaginionych górników. Niestety warunki nie pozwalają na bezpieczne prowadzenie tam akcji. Do wybuchów w Pniówku doszło w kwietniu ubiegłego roku. Fatima Orlińska. Akcja ratownicza została wznowiona po wielu miesiącach od katastrofy. Przerwano ją z powodu kolejnej eksplozji metanu, a w konsekwencji niestabilnej sytuacji pod ziemią. Warunki nie pozwalały wówczas na dalsze bezpieczne prowadzenie działań. Pod ziemią zostały ciała 7 górników, w tym 5 ratowników, których w poniedziałek odnaleziono. Nad ranem zastępy ratowników, mamy z centralnej stacji z Jastrzębskiej Spółki, zlokalizowały ciała 5 osób, 5 poszkodowanych, którzy szli z pomocą do górnika na sekcji setnej, który był. Na dzień dzisiejszy, na teraz trwa profilaktyka ociosu, profilaktyka całego wyrobiska, ponieważ musimy doprowadzić do tego, żeby praca ratowników przy wytransportowaniu ciał poszkodowanych była bezpieczna. Mamy bardzo trudne warunki mikroklimatu. Sam jako ratownik i prezes techniczny jako ratownik wiemy, ile minut może trwać praca w takich warunkach. Od momentu rozpoczęcia akcji w sobotę nad ranem w działania pod ziemią zaangażowano 9 zastępów ratowniczych. Każdy z nich to 5 zawodowych ratowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Pod ziemię schodzą w asekuracji, a do całej akcji przygotowywali się od wielu miesięcy. Jak mówią przedstawiciele Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, to jedna z najtrudniejszych akcji ratowniczych. Wpierw było całe, że tak powiem, solidne przygotowanie tu ze strony przedsiębiorcy, przygotowanie rejonu do wejścia i oczywiście przede wszystkim przewietrzenie, by zbić, bym tak powiedział kolokwialnie, temperaturę. No niestety ta temperatura przy tej ścianie, gdzie prawdopodobnie znajdują się jeszcze 2 górnicy poszukiwani, wynosi tam, nie udało się dotrzeć do samej ściany ratownikom, ponieważ temperatura wynosiła blisko 40 stopni i wilgotność prawie 100%. Więc naprawdę ekstremalnie trudne warunki. Jeszcze w poniedziałek przed południem zastępy ratownicze podjęły przygotowania do wydobycia ciał odnalezionych górników na powierzchnię. Może to potrwać blisko doby z uwagi na specyfikę wyrobiska, ale i obecność służb, które nadzorują prowadzoną akcję, w tym prokuratury i Głównego Instytutu Górniczego. Co do dalszych etapów, to po wydaniu ostatniego, powiedzmy z tej piątki, sztab z kierownikiem akcji będziemy ustalać dalsze kroki. Czy jest możliwość dalszej penetracji, wejścia do ściany, jeżeli te warunki rzeczywiście się potwierdzą z pierwszego komunikatu, że nie ma takiej możliwości, no to będą podejmowane dalsze etapy zgodnie z planem akcji. Ale to na tę chwilę za szybko można, żeby odpowiedzieć, że to tak będzie. Dokładna lokalizacja ciał pozostałej 2 poszukiwanych górników nie jest znana. W dotychczas podejmowanych działaniach nie było zaskoczeń. Może tak jednak być w wypadku lokalizacji ciała górnika, który zaraz po wybuchu próbował sygnalizować miejsce, w którym wówczas się znajdował. W serii wybuchów metanu, do których doszło 20 kwietnia 2022 roku, zginęło 9 górników, 30 zostało rannych, a 7 uznano za zaginionych.